Siema ludzie, do was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption 2. Lecimy sobie dalej z kampanią, z fabułą, z misjami. Po cóż by można było innego robić? Wiem, polowania. Spokojnie, polowania będą. Muszę ogarnąć się po tą mapę całą z tymi polowaniami na te, wiecie, najbardziej cenne zwierzęta. Wtedy będzie można to robić. Czy znowu jakieś długi? About how I look. Okay. Are you perhaps available for some work? Debtors? Yes. I guess. Your commitment to your duties is admirable. You know, Mr. Morgan, you're... Well, I'm sorry for you. Huh? No, never mind. I didn't... Look, Strauss. You take care. I ain't dead yet. No, of course not. That's what I was saying. A debtor, Strauss. Who owes you money? Well, there's a deserter from Fort Wallace. Head to him first. They're looking for him out on the road near Three Sisters. Man's name is J. John Weathers. J. John Weathers. Then there's a miner over in Annisburg. He's called Arthur. Like you. Huh. Arthur Londonderry. Family man, desperate, you know the type. Couldn't one of the boys do this? I tried. They lacked your vigor. Vigor, huh? All right. Take care, Mr. Morgan. Tak. Ja zawsze na siebie uważam. Coś ta nakładka... Actionami coś mi się zapakowało, bo... Nic mnie nie odlicza, ani mnie nie liczy czasu, ani mnie nie widzę, żeby ten... Nie widzę tych, wiecie, wskaźników, że przechwytuje mój dźwięk. I to jest dźwięk z gry. Nie wiem czemu. Muszę, nie wiem, czy będę musiał chyba ją przeinstalować. Dobra, gdzie mam się w ogóle udać? Tutaj jest jeden. To jest drugi. A to w sumie płotka. Mamy robotę. Koniec zabijania się. Idziemy do roboty. To w ogóle ta długa płotka jest, ale płotka jest tylko jedna. To jest moja płotka. Dobra, jedziemy chyba najpierw tutaj. Pojedziemy sobie, nie wiem, czy offroadem, czy nie. Another Beaver Hollow morning. Get that animal out of here. Just calm down. Kurde, temat, zapomniałem, że do wozu nie mogę wjeżdżać. Czekajcie, mogę prowadzić. Dobra, czekajcie, mam inny pomysł. Aha, ona idzie za mną. Chodź tu. Chodź tu. No to jest do dupy, że po tym, że po obozie nie można jeździć z koniem. To jest do dupy. Udlek zwolniał, jak żeśmy go obeszli. Dobra, nie wiem, czy sobie offroad nie pojedziemy, bo będzie szybciej. Też może tutaj raczej się nie udać, bo tutaj mamy góry. Więc tutaj raczej się tu jak na razie nie uda. Jak na razie pojedziemy zgodnie z trasą wyznaczoną przez grę. By the way, sorry, że wczoraj nie było Red Dead. Ale wczoraj postanowiłem, że bardziej nagram wam Dooma niż Red Dead. Co to się tutaj dzieje? Jakaś babka? My co, będziesz tak stać? Jakiś walnięty gościu. They didn't forgive me. There is no forgiveness. None, friend. None. I know you want it. I can smell it on you. Dobra, nada. Nie mam na ciebie czasu. Nie mam na ciebie czasu, gościu. Odbiło ci i tyle. Kurwa, nagadał się i poszedł. No i jelonia. Dzisiaj wam się postają zrobić jeszcze jeden odcinek z Dooma. Kurwa, no teraz co?
Co tu się dzieje znowu? Ja się jeszcze się nie spotkałem przypadkiem? Myśmy go chyba już kiedyś spotkali, też w Sidłach. Myśmy już go kiedyś spotkali, tylko że w górach. Oh, Mr. Yuke, I thought I was gonna be... Oh, no! Oh, I thought I was gonna be a gone. Oh, you can take whatever you want from my pack for saving me. That's excellent. Okay, fella. To będzie moja tarasa, tu jest moja tarasa. Ale w ogóle chyba teraz odejdę od robienia 3 odcinków dziennie, bo po prostu się nie wyrabiam. Teraz już sobie nawet odpuściłem wstawianie filmów na określone godziny, czyli na 15-18. Bo już po prostu ani się nie wyrabiam. Bo nagram jeden odcinek, robię sobie trochę przerwy i potem nagram drugi. A 3 odcinki zrobić to też nie jest jakoś tak z górki. Więc no, ale pomyślałem sobie, że jeden dzień w tygodniu nie będzie odcinków, czy powiedzmy, że w piątek nie będzie odcinków, tylko będzie stream. Postreamować też bym postreamował. Że no wiadomo, że mi odcinki zajmują troszeczkę więcej czasu, niż jeśli chodzi o, wiecie, o zrobienie ich, więc pomyślałem sobie, że zrobię jeden dzień wolnego, takiego powiedzmy, że wolnego i w ten dzień po prostu nie będzie żadnego odcinka na kanale, tylko po prostu będzie w godzinach, nie wiem, popołudniowych, wieczorem będzie po prostu stream na kanale. Gdzieś tak, nie wiem, 17, 16, 18 będę odpalał streama z jakieś tam gry, nie wiem, czy Call of Duty, czy ostatnio sobie wybrałem Just Cause'a 3, to też pomyślałem, że możemy sobie ograć. Też możemy zagrać sobie, nie wiem, w CS'a, whatever. Czy ogólnie żeśmy grali z ekipą w CS'a. A jak zwykle żeśmy przejebali. U nas to już jest standard. U nas to już jest standard z tym przepierdalaniem. Można cię nie uznać, że będziemy wygrywać, tylko no. Ale pomyślałem sobie, że może ten, że muszę spróbować zagrać z randomami i zobaczyć, czy nie będzie mi, czy lepiej. Czy nie będę wygrywał po prostu z randomami. Albo znajdę sobie jakąś, nie wiem, nową ekipę. Nie wiem. Będę musiał jeszcze o tym pomyśleć. Jeśli byście chcieli sobie pograć w CS-a, piszcie w komentarzach. Ranga nie jest ważna, to jest tylko dla zabawy. Dla mnie ranga nie jest jakoś specjalnie ważna. Byle tylko, żebyście umieli strzelać. Chociaż ja nie umiem. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tak więc cóż, to jak coś, to piszcie to w komentarze, czy wam się to podoba, żebyście chcieli. No czemu by nie? Dobra, tutaj mamy jakiś ten... A, tutaj on jest, okej. Okay. Gdzie ty jesteś, gościu? Halo. A to, że się położył. J. John Weathers. They call me Snow Goose now. Whatever they call you. You borrowed money off of Leopold Strauss. The bills come due. This ain't the best time, sir. This ain't the best time for anyone. Mr. Strauss knew it was a long-term proposition. The debt is due. Okay. I got supplies meant to last through the winter. You can take them. Just, is there any way you can help me? I stay out here. There won't be anyone to pay you. I ain't here to help. I'm here to collect. We're all of us up against it. Look, there's men after me. They're killers.
I ain't a deserter, just an objector. It ain't right. If there was another way than running, I need your help. Shut up. Please. I... Up here, it's him. It's too late. Form up, we shoot on sight. I clear off, sir. Shit! Well, seeing as I'm here, I'll do what I can for you. Aj Boże, no i chuj nic nie mamy. Ła, oto suko. No się tak się spaliły, więc no. It's all right, my darling. You can come out. Oh, crap. I probably should have helped you fix the damn wagon. We could probably still save something. Really now? Look, you can take the silver lining for the debt. Damn the dad. Just get her somewhere safe. Go on. Thank you, fella. You know, there ain't enough kindness in this world, that's for sure. But you... I don't know nothing about kindness. Ta babka chyba w ogóle była ciężarna. No co, ale no, odebrać, zabrać dług od gościa, który ma ciężarną kobietę, no to... No niech honorowo, niech honorowo. Walić Strausa jego długi. Ogadę mu kolejny. List do Martina do ojca, okej, okay, zase przeczytamy. Jeśli nie zapomnę. Nic żeście kurwa nie mieli. Dobra, tam jeszcze jednego gościa mamy. 26 centów. Jakie wy biedaki. Boże święty. 32 centy. No bo ostatnio jest gdzieś tutaj. Co on tak daleko? Aż tak daleko postrzeliłem? Dziwne. Dobra, gdzie jest płotka? Płotka. Gdzie ty jesteś? No płotka, co jest? Czy ty się płomieni boisz? Płotka! Chodź tu. Że się palisz, że się boisz? Tutaj coś mamy. No, możemy sobie dogadać. Jest tu ktoś, z kim możesz się spotkać. No, no shit, Sherlock. A to jedziemy. O, jakiś niedźwiedź. Muszę gadać, skąd mogę zdobyć tą mapę. Gdzie tutaj ktoś jest? A tu ktoś jest. Hey! You there! Co jest? Can you help? No, on nie ma nogi. What's the problem? My goddamn horse got spooked and run off. You hurt? Not too bad, at least. But he took my damn leg. Sorry. He went that way, I think. His name's Buell. Buell? Second time a prick named Buell cost me a leg. Huh? Buell was my general when I lost it. Okay. Anyway, if you see an angry bastard of a horse with my wooden leg, I'd be real grateful. I'll bear that in mind. Poszukaj w okolicy Buella. Okej.
Gotta go, boy. O, chyba nawet tam jest. Chyba go nawet widać. No, coś mi tam zwisa. Czyż to byłby jego koń? Kurwa mać, zabije się zaraz tutaj. Daleko nie było szukać. Siemano, kurwa. Już. Better calm you down. No już. You'll be all right. No już idziemy. Zawracamy. I wracamy do twojego pana. No tak nie było szukać. A to noga mu chyba ugrzęzła w tym. O Jezu, jak to się nazywa? Specjalisty, czy nie wiem. A tam gdzie się trzyma nogę, jak się jeździ na koniu. To pewnie, jak się nazywa to specjalistycznie. No wyciąg pod tą górkę, chłopaki. Ma luzaku. Dobra, już jesteśmy na miejscu. Mam pańskiego kunia. I found him. You're a good man, mister. Mr. Arthur. You're right. He's a brute. Hamish Sinclair. Yeah, he's a great horse, aside from when the devil's got him. Hey, you wanna hand me that leg there, please? And while you're at it, give old Buell a kick for me, would you? No, I'm only kidding. Thank you. Weren't but a snake that spooked him. You're a real gentleman, you know? Sometimes, maybe. Yeah, how'd you lose a leg? Oh, in the war. Cannonball. Pretty clean, though. I don't have much pain, and I didn't get any gangrene. Young boy went into battle with me. Got cut in half, so all things considered, I'm doing pretty well, I guess. Yeah, I guess. So, how is the false one? It's okay. I can still hunt. Fish. Enjoy the outside. Weren't sent too crazy by it. Anyway, I ain't got much to pay you with. You know, that's okay. You like fishing? You come with me someday. I know some pretty good spots. I'm a pretty poor fisherman. Yeah, well, I'm great. So between the two of us, we do okay. My cabin is right over on the other side of O'Cray's Run there. Thanks again. You throw me again, you old dumb bastard. I'm gonna put a bullet in you. I'll see you again. No i dobra. Weteran wykonane zajebiście. Łódka do mnie. Hey, boy. Dobra, i teraz tak, gdzie mamy się teraz udać? Gdzie mamy? Ja mam kolejnego gościa, którego trzeba ściągnąć ten dług. Więc w sumie why not? Ciekawe, czy mnie gra zasugeruje, żeby tam pojechać do tego gościa, czy też nie? Będę miał tylko znacznik. Nie wiem, okaże się. Fajnie by było, jakbym sobie teraz coś wypił. Takiego, co mi przywróci troszeczkę precyzji. Bourbon z Kentucky. W każdym razie legendarne zwierzę, jednak na tym obszarze dzieje się zbyt dużo, aby tropić to zwierzę. Okej. Okay. A, to jest chyba jego chata. Nie. Chyba jednak nie.
Dobra, rozwiązanie. Tutaj się rozdzielamy z tym panem. Jedziemy w swoją stronę. To jest wilki. Ambarino pisze czy nie? Ambarino chyba. Nie, że ma jakieś głębsze znaczenie czy coś, nie? Może i to jest jakaś ciekawostka. Jakieś typy jadą. No jedź, Morgan, jedź. Nie chcę skakiwać na konia. Nie wiem, czy nie będzie lepiej pojechać off-roadem. Jeszcze tutaj jakiś ten. Jakiś nieznajomy. Co jest? To jest kurwa. To jest kurwa. O kurwa. Wilk. O ty suko. Jak mi ujebał. No spierdalaj, gościu. Słuchajcie. Kuruj. Nie wiem, czy mi się go opłaca oskurować, czy nie. Bo w sumie nie wiem, jaki ten wilk jest, jego gwiazdkowy. No dobra, przynajmniej serce wilka i mi trochę mięsa. Dobra, załaduję na konia. A tamten w ogóle, kto to był? To w ogóle był? Nie, pobiegł gdzieś tam, ale kto to był, to kurwa nie wiem. Jakiś kurwa nagi typo chyba. Tak bym go dał przynajmniej. Gdyby mnie ten wilk nie zaatakował, to może bym go dorwał. Miałem, dziwne to było. Możemy się jeszcze kołda spotkać. Miejmy taką nadzieję. A my dalej kontynuujemy podróż do miasta. Nie jesteśmy już daleko. Z tego co widziałem przed chwilą. Tutaj cyk, tutaj cyk. To powinniśmy być na miejscu. Jedziemy sobie. Powiedzmy skrótami lekkimi. No i dobra, się zbliżamy. Matko bosko, jakie dymy. Dobra, czekajcie, tutaj możemy sobie zejść na dół. Więc sobie skorzystajmy. Płotkę ty tu zaczekaj. No tak. Zejdziemy. Troszeczkę niebezpiecznie, ale zejdziemy. Dobra. Jesteśmy. Do chaty trzeba pewnie zajrzeć. Tam nie wejdziemy, tam nie wejdziemy. Tutaj jakiś strażnik. I'm looking for an Arthur Londonderry. I was told he works here. Londonderry? Oh, you want to speak to the foreman. He's down in the pit. O, ta praca w kopalni. Mamy tutaj jakiś ten? Dodatkę? Mamy tu coś.
No fajnie, że ono nam dużo daje, nie? Udła. Kopalnie. Ja sobie nie potrzebuję na tą lotetkę. Z jednej strony nam troszeczkę ujadaje. A z drugiej widzę, że tutaj jest dobre oświetlenie. Wiecie, czy tam jakoś radę logicznie są zejść? Arthur Londonderry. Here? I'm sorry, feller, but you're too late. Arthur's dead. The man's dead. What's wrong with you? Oh, boy. You can't exactly beat it out of him now, can you? You might get something off his widow just across from Butcher's Creek, but I'd hurry. You ain't gonna be the only one a-knocking. You ought to be ashamed of yourself. Hey. I ain't the godforsaken money lender. Okej, okay, dobra. Zostało zaaktywizowane oznaczone na mapie, okej. Okay. Czy ja się tutaj teraz jakoś dostanę na górę? Nie wiem, skoczę jakoś? O, dobra. Dobra, modla tam. Gołowiem nafaszeruję. Robię na powierzchnię, spiedla damy. Dobra, spiedlalaj. Bo tu powiem, że jestem na prywatnym tym... Na prywatnej działce. Nie. Dupię z tobą. Dobra, to lecimy tutaj. Pani. A to jest niedaleko chyba naszego obozu. Tego co kojarzę. Jest mega niedaleko naszego obozu chyba. Bo tutaj będzie ta jaskinia. To będzie nasz obóz chyba. Czy się mylę? Czekajcie, kurwa, bo mi się wydaje. Gdzie jest w ogóle nasz obóz, kurwa? A tutaj jest, czyli to jest z drugiej strony. Aha, myślałem, że to ten. Bo w sumie to jest całkiem podobne. Tylko, że mnie zmieniło to, że tutaj nie ma góry. Tylko jest jakieś, nie wiem, jezioro wielkie. To mnie troszeczkę zbiło z tropu. Oni też mieszkają na jakimś takim odludziu? No, też mieszkają na takim odludziu małym. Is Londonderry. Arthur's dead. I know. I'm sorry for it. It's just we lent Arthur some money, you see, and so it was you. You son of a bitch. What do you want now? You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies, what little there is? You want me to lie down for you? No, no. Arthur gave everything to pay your bills. Everything. And now there's some fellas coming to take the house. There ain't nothing left, mister. Anuluj dług, kidaj pieniądze. Just wanted to say the debt's canceled and to here, take this. It won't bring your husband back, I know. You need money and I don't. Well, you're a good man. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave.
But you know, maybe you and your friend that lent him the money could do things differently. Like, not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. I really am. No dobra. Aby pomówić z Oboldem Strausem, okej. No to teraz trzeba będzie mu wszystko powiedzieć, że długo żeśmy nie odzyskali. A ja żebym tylko do tego dopłacił jeszcze. Ale cóż. Czasami bywa i tak. Trzeba mieć w dupie pieniądze. Popatrzeć na to z drugiej strony. Strony bardziej ludzkiej niż materialistycznej. Czy materialnej, nie wiem jak się mówi. Materialnej chyba bardziej. No ale sens jest ten sam. Chyba. Dobra, jedziemy, płotkę możemy wyczyścić i nie możemy jej wyczyścić. Teraz ciekawe co nam powie Strauss. Jeśli... No Boże. Gościu, weź wypierdalaj. Pierdalaj, gnoju. No poczekajcie, bo ja tu zaraz zdechnę. No szkodem! Szmato! Jebana! Mogę od razu zejść z konia. Kurwa! Jak zwykle dałem się wyruchać w dupę. Jak typowa pizda. Spierdalać już teraz. W dupie was mam. Dobra, gdzie to mam coś co mi da trochę żyćka? Okej, okay, dojadę już bez żadnych problemów do obozu, czy też nie? Czy znowu będę musiał się z kimś jeszcze bardziej walić? Dobra, mamy nasz obóz. Lecimy prosto do Strausa. Ja zaczęło my nie możemy nawet biegać w obozie, no Jesus. Mr. Morgan, you don't look very well. I'm not, Reverend. Ah, how did you get on, Mr. Morgan? Just dandy. Hmm. Just get up. What? Get up. What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get your bag. Is this it? I don't understand. I ain't gonna kill you, though I probably should. You disgust me. And you shame us. If we could be shamed any more than we already are, that should do. Go! I don't understand you. What are you doing? Go and get a job! You know, they say the sick delude themselves. I was your friend. You and me, we ain't decent. But those folk, they was. Now here, take that. Take that and get lost. I'm leaving. No i wyjebaliśmy Strausa. Elo. O. I nam podskoczyło tego. Okej, misja wykonana, zajebiście. Dobra ludzie, tak więc cóż, myślę, że
Ten odcinek możemy zakończyć właśnie tutaj. Tutaj zaczęliśmy, tutaj możemy też go skończyć. Jak więc, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, suba, dzwonek, będziecie przekopić kolejnego odcinka ZDD. Trzymajcie się i następnego.